Mamy widzowie secik. Gerwant wrócił. Pora na Wiedźmina. Powaga. Like. Sam nadwaga czy inne. Witam cię AH66. Powiem wam jak questy zostały. Wszystkie wykonane. Zostało tak. Kejran. Kwestia to się ciągnie przez całą grę, zabójcy królów, ale nie wiem. Słychać, moja droga? A w dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki starucha. No dobra, to my mamy oznaczyć sobie tego questa, tak? Kupców, którzy chcieli zapłacić za ubicie bestii, Geralt nie lubił się targować z wykonanej profesji. Aha, czyli to jest na później, żeby kasę odebrać. To Kejrana oznaczmy i idziemy do Shili chyba, nie? A nie, próbkę, ale ja chciałem i tak z nią pogadać. Witam. Hej, przystojniaku. Spiję przejnie teraz. Okradłem cię już? Lipa. Jakieś postępy? Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kejran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Jesteś przyjaciółką Triss? Dobra głośność jest? Raczej koleżanką. Znamy się. Zresztą znam wszystkie ważne czarodziejki północy. Nie jest nas tak dużo. Dlatego staramy się sobie wzajemnie pomagać. Co? Nie mogę o inne rzeczy zapytać? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Kejrana. I to wszystko. Niedługo będę gotowy. Ale nie mogę jej zapytać o inne rzeczy? Jakieś postępy. Ale niedługo będę. Mam nadzieję. No to luj. To idziemy. Głos Ilaoi z Lola? Nie wiem. Nie wiem. Tędy? Wiedźmin? Tak. Trzecio, bo tu jest jakiś NPC. Są mu dwa miecze. Gubi je, czy co? No, to są plakaty. La, 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 la. O, Wiedźmin. Czarna świnia. A, to z nim, a to nie mogę z nim gadać. Tędy przejdziemy? Muszę iść ścieżką albo... Tak.
To trzeba się wrócić i iść inaczej zupełnie. Czarno, świnko, komhir, subles. Tędy? Też się nie wydaje, ale... Może git? Tędy? Tędy? Ej, czekaj, tam na górę się da wejść. Tu jest ta ścieżka, co ją widać. I chyba nią będziemy szli, tak? Za bardzo innej trasy nie ma. Bandziory? Witam. Niestety ten efekt jest. Ty, ale mamy porypane obrażenia w tym momencie. Ty jeden nic nie miał? Miał imię jakieś. Witam. Pięćdziesiąt zeta, nice. Nie wiem, czy oni się respią, ale jak nie, to... To nas tu jeszcze ani razu nie było. Dobra, save się naprawił. O, jest Tris. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kairan zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Dzięki, bla bla. Nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Witam. Witam. Z powrotem. Dobra, ona nie wiem gdzie poszła, ale... To jest most, co troll popsuł. A raczej nie naprawił. Nie, to nie on. Chyba. Takiego mostu by nie dał rady troll, tamten był mniejszy. Dobra, idźmy. Nic tu za bardzo pobocznego nie ma. Chyba w ogóle nie będę zwracał uwagi na to w tej części. Bo i tak tu nic nie ma ukrytego, ani nic. Zobaczcie, tu są jakieś miejsca, ale... Raczej dedek, nie? Widok tylko możemy zobaczyć. O, masz. Kamienie. No i jest Tris. Dobrze, że jesteś. No jestem. Los mnie swędzi. Ho? Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Widok typu kap. Baba kamień? Porównywalny do widoku typu XPP. Medalion drży.
O kurde. Utopce, nie nekery przynajmniej. We mnie? Starzy znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kejrana i wynośmy się stąd. Co to jest? Kolejny naśladowca Dratewki. Toksyna Kejrana zabiła go na miejscu. Wypchał owieczkę. I chciał zabić tak potwora. No ok. Chyba nie pykło. Co to jest? Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. Co? On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Dobrze, każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek rakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Tak. Jasne. Zmiany, które zaszły w twoim organizmie, wymagają tysięcy lat przystosowań. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli mutacji, które powodują, że organizmy stają się sprawniejsze. Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli zachodzą w krótkim czasie, w jednym organizmie, mamy do czynienia z mutacją. Fascynujące. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kejrana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Mhm. Wchodzę w to. Skam. Czekajcie, zapisz. Co potrzeba? Mamy na to. Ponoć na truciznę 20 000%? 10 minut. Ale opa. Czyli w tej grze już nas truta nigdy nie zabije, tak? Każą nam to zrobić, ale ja tu jeszcze przeszukam. Tylko, że... jest tu coś. O dziwo, jest coś ukrytego. Użyj tego! Potrzebujesz klucza. O, klucz. Klucz? Raport, dziennik, dobra, czytanka. No niezły kłeścik typu, wiecie jakiego. Nawet nie chcę mówić. Ekspedycja do Loc Mwyn okazała się sukcesem, który zadowoli zarówno władze uniwersytetu, jak i tak hojnego dla wyprawy króla Foltesta. Szczególnie zadowolony wydaje się być Oswen. Nigdy nie widziałem, żeby czarodziej skakał do góry z radości. Oswent zbudował załogę, rozdając znalezione kosztowności. Zbuntował. Artefakty. Czekaj, co? Jak zbuntował, jak rozdał?
Artefakty postanowił zatrzymać dla siebie. Na szczęście foltestowa piechota morska pozostała lojalna. Na wysokości Vergen doszło do potyczki, w której zatopiliśmy Daerdin. Mimo to musieliśmy uciekać, wciąż atakowani przez harpie przyzywane zaklęciem Osfena. Czar Osfena wciąż ma moc przyciągania potworów, mimo że czarodziej poszedł na dno. Żołnierze dzielnie dają odpór prześladującym nas rzecznym monstrom. Kończę pracę nad raportem dla Oxenfurtu, w którym podsumowuję wyniki badań. Dobra. Sranie w banie. A to? Jest to dokładna kopia dziennika kapitańskiego Petra Sili. Na wierzchu starannie napisane jest: do rąk własnych jego magnificencji rektora Uniwersytetu w Oxenfurcie dostarczyć za pośrednictwem Królewskiej Poczty. My to kto możemy wysłać? Korzysta z Królewskiej Poczty. Mógłbym to podrzucić. Ty, to jest poboczny quest, czyli jednak coś tu pobocznego da się znaleźć w tej części. To może... A, to jest zrobienie potki, tak? Tak. Zróbmy najpierw to. Ty, ja muszę teraz buta wracać? Nie mogłem wejść w ten teleport? Gierkę na mes, dobrze. Poczekaj, bo mi ciuchcia znowu jedzie po jelitach. Muszę w końcu zacząć rękoczyn, zanim to rozprzestrzeni się wszędzie. Tupa. To ja wrócę do miasta. Poczta Królewska. No dobra, wracamy z buta. Sparta, sprawdź w opcjach, czy masz możliwość wyłączenia opcji Bluma. Może to pomoże na doświadczenie się gry jak psu jajca. Ja to wyłączyłem chyba od początku. Ale nie jestem pewny, wiesz? A opcji nie ma w grze, tylko jest przed włączeniem gry niestety. Więc jak wywali, to zerknę. Ale nie, no, gierka wygląda git. Po prostu, wiesz, no, to taka technologia jak w Assassinie, że to światło było takie i tyle. Ale tutaj czasem tylko jest to światło. Takie parchate, ale zazwyczaj wygląda git. Dobrze, wracamy? Chyba git, nie? Siema Lotwi, witam serdecznie. Gdzie tu się szło? Już chyba źle poszliśmy. Nie, tutaj. Tu? Nie, kawałek wcześniej. No. Jakby doszło do pojedynku Kratos Geralt, to kto by wygrał? Kratos, no porównaj sobie, co oni robią. Ale to bez sensu porównanie. To inna skala. Kratos zabija bogów, a Geralt zabija potwory. I tyle, nie? Zbutowany człowiek, a Kratos to... to Bóg. No ale to bez sensu porównanie, bo to bardzo się różni jakby skalowanie w tych uniwersach. I co tam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? W dzień wołania dzieci. Królewska poczta. Zagadam do tego typa, co mi dał. A.
proszę. 4 lata temu obiecałeś mi wspólne wejście do toalety w McDonaldzie i zastanawiam się, czy to jest aktualne. Tak. Chłopskie katy fajnie się palą. Cześć. Kłopoty? A gdzie jest Roż? Geralt czy Batman? Kurde, no różnica w technologii jest. Ale tak, to to... Nie wiem, no to ciężko porównywać z innych uniwersów. Bo to wiesz, jak to się kończy. Bywaj, Roż. Witam. Kogóż to ja widzę? Widywałem cię w Wyzimie. Komu dolać piwa? Ja tu nie... Czekajcie, może w opisie questa będzie. Nasz bohater doszedł do słusznego wniosku, że kapitan miał zamiar zdać relacje ze swojej podróży, lecz przyczyn niezależnych nie zdołał wysłać rękopisu. Wiedźmin postanowił zrobić to za niego, korzystając z Poczty Królewskiej, do której dostęp mają temerscy urzędnicy. A, no jest taki typ. Ten, co zlecenia mu oddawaliśmy. Gdzie on jest? Gdzie on był? Tutaj na górze? Był jakiś wysoki budynek, bo... Chyba może nie. Na mapie jest napisane może. Sklep, karczą, rzemieślnik. No i gówno tu jest, no. Nie pamiętam, gdzie ja oddawałem zlecenia, widzowie. Nowe buty? Co się stało? Powiedział, że nie może jej teraz zostawić, bo ona przechodzi trudny okres. Świnia. Od Amon. Może w tym wysokim, bo to był wysoki budynek chyba. Ale nie jestem pewny. No nie, to jest mur. Ale da się wejść? Nie. Tu? Nie. Nigdzie wejść nie mogę. Pewnego razu zmęczony ciągłymi walkami. Idzie za długie to. Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom. Musisz widzom to opisać. Kurde, nie pamiętam, gdzie to było, a nie mogę sobie tego zaznaczyć. Może tu wejdę, może to było tutaj? Rzemieślnicza dzielnica to raczej nie. Tu były gdzieś drzwi. A to chyba do karczmy były. Nigdzie wejść nie mogę. Czekajcie, chyba spać muszę. No nie, bo tu się nie da wejść. Karczma jest tu. To było w karczmie? Nie. No w karczmie chłop by miał biuro. Co ja pieprzę? Budynek duży na mapie. Nie no, to jest chyba tego bossa tutejszego, ale pójdę zobaczyć. Czy to ty zjadłeś czerwonego kapturka? Tak. No ta, tu jest bossa siedziba. A ja tam mogę iść, tylko że... Każą mi zostawić itemy pewnie.
kurde, no nie wiem, gdzie jest ten urzędas zapieprzony. On nie miał żadnego sklepu, nie? Ty. Pani dziękuję. Tu? Nie da się tu wejść. Popieprzy mnie, no. Nie, do każdej chaty chyba będę wchodził, ale... Bo inaczej tego nie znajdziesz. Dzielnica nie ludzi. No nie może być dzielnicy nie ludzi. Kurde. Co szukamy? Tego typa, co się questy... Ty, a jakbym oznaczył i tak tego questa? Nie da się kustać. Ludwik Merse. Gdzie on jest? Gdzie jest jego siedziba? Tego Ludwika, bo to o niego chodzi. Nie będzie na zielono oznaczony? Na mapce? Wszystko w porządku? Ty, to tu? Możliwe, że to tu. Wiem, co z ciebie, zasiłko. Ta. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Ta. To nie tu. Za mną? To gdzieś tu obok jest? To? Tam jest karczma, kurde. Gdzieś tu. Nie, tu jest handlarz. Tu jest wyjście stąd. Tu jest karczma. Tu jest wyjście. Tu? To możliwe, że tu... Mamusiu! To tu? Ty jest! To tu! Ale jak? Rzuć list. Najpierw okradnij. Ty, ale on zobaczy. Miałem po cichu to zrobić. Czy nie? Czy to nie ma znaczenia? No i zapisałem to, wrzuć. Dobra, w Wiedźminie 1 trzeba by było pójść spać i przyjść tu, jak nikogo nie ma. Bywaj. Relini? Nic nie wyrzucę. Idziemy wszystko sprzedać. No wykonaliśmy tego questa. On chyba dał trochę expa, ale ogólnie quest typu totalny XPP. Niby... Nie, no tu poboczne questy to raczej oplute są. Coraz bardziej się do tego przekonuję. Znaczy, niby był z tym wariatkowem, czy tam jak to się mówi, żeby nikogo nie urazić. Był z tym. Czymś tam jeszcze, ale no.
Zbroja kruk. Niestety. Rzuciłem. Przybyło, że quest wykonany, widzisz? Widzę. Czekajcie. Sprzedajmy jeszcze może ciężkie... A nie, mamy dużo tego udźwigu niby teraz. A, to luj. Dzięki Dymier za 13 lat. Mapę na maksa. Mam cały set, tak, mam cały secik. Co do questa, no to tak, wykonany. Ale czekaj, to nie jest skończony. Nasz bohater rzucił do skrzynki przesyłkę od kapitana. Mogę wam zdradzić, że list dotarł do adresata, wywołał wielką burzę. Czyli dalej będzie kontynuowany ten quest. To będzie miało konsekwencje, że wrzuciliśmy. O, to ciekawe. To spoko, że to zrobiliśmy. To myślałem, że to koniec questa, więc może jednak będzie lepszy niż sądziłem przez chwilę. Ile zrobić? Jeden, nie? No dobra, dalej questiki, dalej fabuła. Odszukaj. Aha. Czy oni nam ją oznaczyli tam? No ta, tylko jest ona na mapie. Idziemy. Co komendant? Co donosik? Jakieś postępy? No, są. Triss twierdzi, że Kairan powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Mam już wszystko, chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Ej, to... Wszyscy mamy jakieś rytuały. Bazu. Przykro mi, Kairany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ładnie, ja zawsze mam plan. Zabiłeś malenia? Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczny. Muszę wypić teraz. A, no to git. Jak ci się podobała walka z nią? Ja mam iść tamtędy, tak? Tak jak tu, tak jak wtedy z Triss. Stąd jest jakiś szybszy schodzik. Typu na główkę. Dobra, to będę bliżej zejścia to wypiję, bo to 10 minut chyba miało trwać. Pokonaj Kairana, ty to jest z bomby, to jest boss, tak? Nie, tu bardzo blisko byliśmy w finału tego questa. Myślałem, że będzie więcej przygotowania, to... Przyszliśmy i zrobiliśmy, nie? I idziemy go zabić. To easy. Dobra. O kurde, nie wypiłem. To zaraz wczytujemy. Bo tu się pić nie da, tak o. No nie, no on zlazł tam.
No mam podkę. Co ty gadasz, Quinto? Święci, miło mi. No. Ja bym zrobił pałką plus zero, ale nie wiem kiedy. Taki plan jest. Draco dał challenge 100 lat temu. No nie walka, ja podka miałem wypić. A dobra, zróbmy rana bez podki, a potem z podką. O! Widzę. Nie wiedziałem, że on będzie atakował. Ale chyba ma pasek bossa, tak? Nie. Kliknąłem nie. Nie no, kiedy ja mam save'a? Tuż przed tym, to muszę zejść. Zejdę kawałeczek tylko i się zaraz napijemy. Dobra, napijmy się już. I zapiszę po wypiciu. Jaskółkę też możemy sobie wypieprzyć. I kota? Nie. Mangusta. A on się spocił? Dobra, teraz będzie walka. Akurat i pizka przyszła, do tego piwko zero i streamek, kurwa zero potrzeb, koń zwalony, zero potrzeb. No i git. Skip. Mamy save'a tutaj, nie? Stop. To czerwone mam lać? Tu nic nie widzę, chcę. Jordan użyć. Na razie tego jeszcze nie uderzyłem. Nie wiem, czy jest silny, czy nie. Ale czemu? To mu coś zrobi? On w to uderzy? Czy on nie wie, że to tu leży? No nie, to nic nie daje. Sama złap go w Irden! Irden powiedział. Tu każdy mówi inaczej. Ale Geralt tak powiedział, więc chyba tak się mówi. No tu jest i go nie łapie, no. Irden. Nie wiem, za ile ja go będę bił nawet, bo go ani razu nie uderzyłem. Nie mogę. Zobaczymy, czy jest silny. Masz. Ta jaskółka coś leczy? Ty, jest! O kurde, ale go dużo bijemy! Boże! To jest paper. Ej, ale jaskółka nic nie leczy. Co? Koleżka się zdenerwował.
Co? Jasper, aktywacja. Ucinamy to. Tu uderz. Uderz tu. XPP. Ale się strasznie mało leczę. Nie wiem, ta jaskółka to dosłownie nic nie robi. Co? Oj. Ty od nowa? Ale on jest papierowy jak neker. To tak jakbym 4 nekery musiał zabić. Ten boss. Aha. Za duża OEMA. No jestem papierowy, mimo że mam ulepszoną tą zbroję na maksa. I ten secik. Igni. No Igni, luź z tym. Spalimy go. Nie pultaj się już. Aha. No nie tom łapon. Tom. Nie ma rączki. Aha. Ha.
Przydałoby się coś leczyć, ale ta jaskółka to chyba nie działa. Oj, dead. Dead. Leczy coś jaskółeczka? Dobra, ja tam już nie podchodzę tym razem. A bo on kamieniami rzuci. A gdzie ma łeb? Bydlak. Ja pierdzielę. Ja nawet nie widzę tych kamieni, widzowie. Nie widzę ich. Nie widzę. Niestety. No nie tą łapą! Sama złap go, Wirden! Jeden, jeden, jeden. Ale się zastanawiam, jak ja mam to zrobić. W tej drugiej fazie. Wściekł się. No ona nie kłamie, wściekł się. Tu coś? Tu coś? Tu coś? Nie wiem, co zrobić teraz. Bo wtedy podbiegłem, to umarłem. To co mam zrobić? Co mnie? Ty, tu trzeba czekać, aż się umrze? Pomoście? To co spadło? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Speedrun. Spoiler to jest? Co? Jak fan zabrali? Jaki spoiler poszedł? Oj, oj. Zaraza. Nie,
Kurde, znowu mnie zabije, bo HP nie mam. Ta Sheila to coś szmata robi? Tylko daje dupy. No dobra, spróbujmy inną taktyką. Ale ja jestem na hita. Nie, to jest bez sensu, co wy mi gadacie. I da się tędy. Aha. A jak? To jest koniec? XD. Kiedy będą bossy typu gigamocna? Udało nam się. A nie na Kerek. Niezła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy. Więc gdybym ci musiała pomóc... Dam sobie radę. Ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy Wiedźmin zgrywasz twardziela. Jak źle to wygląda? No Wiedźmin 2, no. Normalnie. Duży skurwiel, nie ma co. Triss miała rację. To mutacja wywołana magią. No, do roboty. Pobiorę co lepsze komponenty. Szkoda, że tak dużo się zmarnuje. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. To easy. Jak źle to wygląda? No wygląda dobrze. Może ty to, widzę, zapamiętałeś lepiej. Tak jak Gothica 1. Ale nie. Wygląda to jak wygląda. Zobaczę, czy Malut zobaczy. Ale nie wiem, czy by samo nie pobrało. A, jest. Oczy, tkanka, skóra. Trofeum. Zbroja 3, żywotność 50. Ale na czym ma obrażenia? 6. No ale dobra, niech będzie. To źle wygląda według ciebie, widzów? I z tym. Dobra. Dziennik. No to tyle. Weźmy się lepiej do pracy. To jest po podniesieniu luta, nie? Bata. Dobra, idziemy stąd. Dobra, bosik. Bosik to typowe XPP. Zjawy były silne. Ale ja mam teraz dobrego tego, EQ chyba. Nie wiem, to normalne, że on padał na jednego Irden? Że tak szybko mu te macki padały, czy nie? Tak, aha, czyli to po prostu jest taki bosik łatwy i tyle. Tak powinno być. No to git, no. Spoko, dwójeczka, jest fajna. Czy grindowałem, to no, 2 godziny byliśmy na Kery. Mniej więcej. Więc no, trochę to. 2 godziny bicia Nekerów. Dobra. Dla ciebie Wiedźmin 2 lepszy niż 3, to chyba w mniejszości jesteś. Z tego co widziałem, co na czacie pisali, jak pytałem.
Jak już ktoś mówi, że Wiedźmin jest lepszy od trójki jakiś, to raczej jedynkę dają. Ale to chyba przez klimat, no bo jedynka to jest ogólnie dosłownie książki. Tylko imiona pozmieniali niektórym. Nie wiem jak jest w trójce. Tutaj jest wszystko już takie nowe. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!